Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję organizatorom tej konferencji, że mogę zabrać głos. Pozwolę sobie na początek odnieść się do słów pana posła, bo na pewno na antenie TVP Polonia nie pojawił się żaden film, w którym szkalowani byli żołnierze Armii Krajowej. Bardzo dziękuję, panie pośle. I zapewniam państwa, że to byłoby po prostu niemożliwe. Proszę państwa, Telewizja Polonia powstała 24 lata temu decyzją ustawodawcy, decyzją Parlamentu Rzeczypospolitej. To nie jest czas na podsumowania. Wiemy na pewno, że nie zawsze spełniała oczekiwania, nawet te, wobec których, nawet te, które zostały zapisane w ustawie powołującej Telewizję Polonia. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że zmieniły się też czasy i technologia łączności. To jest znaczące, to co w tej chwili powiem, bo pierwotnie TVP Polonia miała informować Polaków za granicą o tym, co się dzieje w Polsce. To jest dzisiaj absolutnie kierunkiem niewystarczającym komunikacji, bo tych kanałów komunikacji jest po prostu bardzo wiele. Dlatego od stycznia obecnemu kierownictwu TVP Polonia przyświeca zasada, że powinny być trzy kierunki komunikacji z Polakami mieszkającymi za granicą. Pierwszy to ten pierwotny, ale nie najważniejszy już wydaje się, czyli właśnie z Polski do środowisk polskich za granicą. Drugi, znacznie ważniejszy, ze środowisk polskich do Warszawy, do Polski. Bo po pierwsze, my jako naród musimy wiedzieć, jakie państwo podejmują inicjatywy, jakie są organizacje, jak wygląda życie kulturalne. I po trzecie, ten trzeci kierunek to jest między środowiskami polskimi, polonijnymi, poza ojczyzną. Bo osoby oglądające Telewizję Polonia gdzieś poza Polską są bardzo zainteresowane tym, co się dzieje w innych środowiskach polskich za granicą. I to też inspiruje informacje o różnych konferencjach, o różnych wydarzeniach, inspirują inne środowiska do tego, żeby podejmowały takie działania. Inną bardzo ważną treścią, która powinna się pojawiać i jestem przekonany, że państwo to dostrzegli w ostatnim roku na antenie Telewizji Polonia, to jest to, że jest mniej tak zwanej kolorowej telewizji. Znaczy wychodzimy z założenia, że państwo mają absolutny dostęp do różnych seriali, talk show czy tam talent show, ale brakuje treści patriotycznej. Brakowało. I teraz, a powinno być jej coraz więcej właśnie na antenie Telewizji Polonia. Właśnie do tego została ta telewizja stworzona. Treści patriotycznej, co oznacza treści polskiej. I jest jej w różnych formułach na pewno dużo więcej niż było do stycznia 2016 roku. Treść patriotyczna. Co za tym idzie? Powstały, tu pozwolę sobie krótko zreferować państwu, reportaże, które są wynikiem wysyłania reporterów czy też dziennikarzy Telewizji Polonia do środowisk różnych polskich, a następnie ci dziennikarze przygotowują programy emitowane na antenie TVP Polonia. Reportaże z Karagandy, z Kazachstanu, Dni Polskie w Berlinie, w Wiedniu. Chciałbym opowiedzieć tutaj o paradzie chicagowskiej Konstytucji 3 maja, może w kilku zdaniach. To było dość ważne wydarzenie, w którym, które ja po,
postanowiłem zaakcentować na antenie TVP Polonia, ale nie po to, żeby pokazywać przejeżdżające kolejne te paradne platformy, ale żeby wpleść w tę półtora godzinną audycję felietony i rozmowy z Polakami z Chicago i z różnych środowisk przy uwzględnieniu całej tej skomplikowanej mozaiki chicagowskiej, o której mówi się zawsze. I dlatego powstały felietony podczas tej audycji, to zresztą była bardzo duża audycja, bo na żywo, z użyciem wozu transmisyjnego wynajętego w Stanach Zjednoczonych. Ale polskie kościoły, polskie szkoły, polskie muzeum, polskie problemy, to były tematy tych felietonów emitowanych podczas tej audycji. Dalej, rozmowy z różnymi środowiskami i tutaj podkreślę, że musiały się znaleźć środowiska, które dotąd były absolutnie eliminowane, czyli rozgłośnia ta chicagowska, Radia Maryja, także Klub Gazety Polskiej. I oczywiście tutaj pojawił się problem, że niektórzy nie chcą uczestniczyć w takiej audycji, która jest przy paradzie, która jest współorganizowana przez nieakceptowany przez niektóre środowiska zarząd Kongresu Polonii Amerykańskiej. Moja odpowiedź była na to taka. Ja stawiam kamery, ja daję mikrofon. To jest telewizja Polonia, to jest publiczna telewizja. Proszę powiedzieć, jaki jest problem z tym zarządem. Bo to muszą usłyszeć inni, jeżeli jest problem. Proszę bardzo. I proszę Państwa, 2 miesiące namawiałem do tej rozmowy. 2 miesiące. Goście przyszli na 10 minut po rozpoczęciu transmisji na żywo satelitarnej do Polski. I wyraziłem zgodę na ich obecność. Bardzo mi zależało na ich obecności, mimo że pewnie ktoś, kto ma duże doświadczenie telewizyjne, powiedziałby, że to jest absolutnie niezgodne z zasadami robienia telewizji, jak to się popularnie mówi. To nie o to chodzi. Telewizja Polonia ma pewną misję. I tutaj chciałem się przenieść już w sferę tego, że tak jak program pierwszy Telewizji Polskiej, program drugi, właściwie wszystkie można powiedzieć, wymagają doskonałości technologicznej. Ale Telewizja Polonia, żeby pokazać te różne odległe geograficznie środowiska polskie, odległe geograficznie, to oznacza, że trudno jest nam tam wysłać korespondenta przy całej dobrej woli. Na przykład tak było przy okazji wizyty pani minister Anders w El Paso. No koszt wysłania jednego korespondenta tam jeszcze a w ogóle ekipy, to już nie wspomnę, byłby po prostu gigantyczny. Dlatego zwracamy się, to idzie w dziesiątki tysięcy złotych, no gdybyśmy tak mieli na każdą wysyłać, to jest po prostu niemożliwe, ale dlatego zwracam się za każdym razem podczas takich konferencji i też zwracamy się w naszych audycjach. Bardzo prosimy Państwa o kontakt, o przesyłanie, o nagrywanie nawet telefonami komórkowymi, nawet aparatami fotograficznymi, jeśli są jakieś wydarzenia i przesyłanie tego do Telewizji Polonia. Większości Państwa mają kontakt do mnie, to nie jest problem, żebyśmy się znaleźli. My to wyemitujemy. My chcemy to wyemitować, my powinniśmy to emitować. To, że jest szum jakiś, że to nie jest doskonałe technologicznie, to jest wszystko drugorzędne w kwestii emitowania na antenie TVP Polonia tych treści, które powinny być pokazywane, czyli Państwa inicjatyw. Proszę Państwa, interweniowaliśmy tak, że zrobiliśmy, właśnie to jest taki przykład, na szybko reportaż interwencyjny z Wilna, gdzie ratusz wileński zamykał, przenosił Lelewela, słynnego, szkołę do innej dzielnicy oddalonej.
I myśmy to zrobili w nadziei, że uda się wywrzeć jakąś presję na władzach litewskich. To się oczywiście nie udało, ale jakby to jest nasz obowiązek, żeby takie rzeczy robić. Został zrobiony ten reportaż w obronie wileńskiego Lelewela. Proszę Państwa, bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Pan Dyrektor mówi, że oglądał. Proszę Państwa, wybory w krajach, gdzie jest duże środowisko polonijne, są także przez nas, czy polskie, pokazywane w sposób szczególny. Tak było w przypadku wyborów na Litwie, tak będzie w przypadku wyborów w Stanach Zjednoczonych, gdzie poświęcamy czas temu tematowi właśnie polonijnemu, polskiemu. Proszę Państwa, i teraz patronaty. Patronaty TVP Polonia. Proszę składać propozycje, wnioski o patronat zwykłym e-mailem z opisem wydarzenia. Tu nawiążę do moich poprzedników, którzy wspierają dotacje dla różnych inicjatyw. Te inicjatywy często potrzebują rozgłosu medialnego. Po to jesteśmy. W te tabele, ten arkusz Excelowy, o którym pan dyrektor mówił, często też trzeba wpisać, w jakich mediach była informacja o tym. No to po to jest TVP Polonia. Proszę, bardzo proszę o informacje w tym zakresie i my chętnie udzielimy tych patronatów. Proszę Państwa, TVP Polonia wspiera działania instytucji odpowiedzialnych za relacje, czy też pomoc Polonii i Polakom za granicą, czyli Pana Prezydenta, Senat Rzeczypospolitej, Sejm, no i oczywiście Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nie jest to żadne upolitycznienie telewizji, takie są obowiązki tego kanału. Jeśli pani, już wrócę do tego przykładu, czy pani minister Anders, czy pan minister spraw zagranicznych, czy zastępcy, czy pan minister Dziedziczak udają się na spotkania z Polakami, to my to pokazujemy. I tu korzystamy najczęściej z państwa korespondentów, jeśli można tak nazwać. Państwo to rejestrują, nie możemy za każdym razem wysyłać, szczególnie teraz, kiedy nie ma samolotu rządowego, który wozi naszych przywódców. W związku z tym nie jest łatwo zabrać ekipę telewizyjną, ale my to powinniśmy pokazywać także po to, żeby inspirować państwa, także po to, żeby państwo wiedzieli, aha, polecieli tam, no to może przylecą do nas, no to będziemy w jakiś sposób w tej sprawie naciskać. Proszę Państwa, na koniec pragnę jeszcze dodać, że powstał program senacki, także on jest emitowany co drugi tydzień na antenie telewizji Polonia, tam na pewno Państwo także znajdą informacje. I ten program senacki oczywiście dotyczy prac Senatu skierowanych w stronę Polaków mieszkających za granicą, a zatem tam zdobędą Państwo też dodatkowe informacje. Są stałe programy robione na miejscu, to znaczy Wilnoteka na Litwie, nad Niemnem na Białorusi i program kresy.pl na Ukrainie. Powstają nowe programy, nie wiem dlaczego dotąd ich nie było, magazyn ze Stanów Zjednoczonych, a także magazyn z Wielkiej Brytanii. To tyle, proszę Państwa, w tym krótkim moim sprawozdaniu. Oczywiście jestem otwarty na każde Państwa pytania, to już może później, czy też e-mailowo. Jeszcze raz, to jest chyba najważniejsze, to chciałem Państwu przekazać. Proszę bardzo o kontakt e-mailowy, każda, nawet mała inicjatywa, małe konferencje, te konferencje, które za granicą zbudowały ważne środowiska, które może nie przekładają się na szybko na jakieś decyzje, ale budują nas patriotycznie. Bardzo proszę o informacje w tym zakresie.
I korzystając z tego, że tutaj jestem, to bardzo chciałbym Państwu przekazać jeszcze jedną informację, a Państwo wiedzą, że osoba pułkownika Ryszarda Kuklińskiego jest mi bardzo bliska, ale jest bardzo bliska Polakom za granicą. Decyzja pana prezydenta Andrzeja Dudy na wniosek pana ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza o awansie generalskim pana Ryszarda Kuklińskiego zostanie przekazana w Dniu Niepodległości do Izby Pamięci Pułkownika Kuklińskiego. Dziękuję Państwu bardzo.